Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj gramy sobie udyrkiem. Jako, że udyrek dostał niedawno. Czekajcie, może polecimy sobie coś takiego. Jako, że udyrek niedawno dostał bufa w tym patchu najnowszym, to uznałem, że sobie może nagramy go po 6 statików. I zapytacie mnie pewnie, czemu 6 statików? Powiem tak, czemu 6 statików, a nie na przykład, no nie wiem. 6 statyków. Ej, co to jest? Wy też to widzicie? A wy tu widzicie jakiegoś martwego piksela, z tego co widzę. Nie wiem co to, wiecie? Ale to nie. No, nie wiem co z tym zrobić. Widzicie to? Tutaj? Myszką pokazuję. Myszką nawet na to najeżdżam. Coś w lolu się zepsuło. Zapytacie pewnie, czemu 6 statyków? Czemu na przykład nie Infi? Na przykład w tym, co? Byś miał chociaż jakieś obrażenia z tych krytów. To powiem tak. Taka koncepcja programu, tak? Tak jak w milionera grają o milion, a nie na przykład o 5 milionów. Dobre porównanie. Także no, zostawcie ocenę pod filmem, zostawcie suba na kanale. Pewnie live'a dzisiaj nie było, a jeżeli był, to super, że ci się udało go zrobić. Jeżeli nie, najbliższy live piątek, sobota i niedziela, i później już nie wiem, kiedy będą live'y, także. Musicie się szykować, że trochę zniknę na trochę. Mam nadzieję, że wrócę niedługo na live'y, ale nie wiem kiedy to się stanie, wiecie? Mam nadzieję, że szybko, ale no nie wiem jak to będzie, także kurde, ukradli nam Reda. No nieciekawe się stało. Fiddle ukradł, okej. Dobra, będę musiał mocno las hitować, jeżeli chcę taki build zrobić. Dobra, a może nawet nie będę musiał mocno las hitować. To ładnie. Dawno nie nagrywałem poza live'em, także no ale przyjemnie jak na razie. Trochę, można się troszeczkę bardziej skupić na gierce, wiecie? To jest jedyny plus nie nagrywania na live'ie, że jednak bardziej się skupiam na giereczce niż na. No jednak chcę jeszcze też, wiecie, czatu dać na swoją uwagę i potem się kończy to tak, że tiltuję. No może nie przez was, ale przez to, że jestem nieuważny też. Kurde, jak ktoś był na live'ach ostatnio, to widział ostre tilciki, które wlatywały trochę zbyt często. No ale spokojnie, już sobie coś tam wyrównałem w solo queue, także pewnie jeżeli będziecie na live'ie, zobaczycie. W sobotę może zrobimy więcej gier z widzami, jeżeli będziecie. Tak mi się wydaje, że zrobimy więcej gierek z widzami, jeżeli będę robił live'a. Co robił tego Reda ta. Kurde, bo full HP Karakan. Not good. Także no, jeżeli wejdziecie, to gitarka, nie? Bardzo mi będzie miło. Kurde. Ja nie mam flesza jakby co, także jeżeli Fiddle tu przyjdzie, to not good, nie? W dupę, co jest? Xin widzę tutaj ostra jazda bez trzymanki. O kurde. Kurde, udyrek. Piękna akcyjka, co? Zaraz jak się wypieprzę, to będzie jeszcze piękniej, no ale. Oczywiście zaryzykuję dla was i pofarmię jeszcze trochę. Zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Ostatnio trochę za bardzo biorę emocjonalnie tą gierkę, wiecie? Za bardzo emocjonalnie biorę tą gierkę, no. Postaram się panować bardziej emocjami, bo jednak ostatnio za dużo tego. Się za mocno się ekscytuję tymi gierkami. Gram sobie nawet prywatnie. Jak to w ogóle brzmi? No śmiesznie brzmi, ale poza streamem. No to też właśnie się mocno ten wiecie, to słowo po angielsku. Exciting.
Coś takiego? No to też za mocno, za mocno. Patrzcie, patrzcie, to jest ten brąz. Smurf mój w brązie, także. A nie, w sumie jakoś się dużo leczy. Dużo się leczy i tak. Ciekawe, stracił tylko niecałe 100 HP. Jak na taki rush minionów, to malutko. Ok, jest 4-0. Trochę się boję, że to nie wyjdzie, wiecie, guys. Więc może wyjść słabo. Jakby co to uder po tak speeda. Kurde. Dobra, ale poleczymy się. Kryt mi wszedł, ale 20%, no to sporo. Ciekawi mnie, jak to może działać. Znaczy, pewnie gówniano w late game, ale w early. Całkiem fajna zabawa może być. Jeżeli też się w miarę na szybko nafiduje, to... Kurde, jak mi uciekł. Karaka nisko. Dobra. Muzyczka, mam nadzieję, że wam jest odpowiednia dla was. 32, okej. W sobie będę maksował drugie. Buffa dostał takiego udry, tak w ogóle, jakby ktoś był chętny, że... Mana mniejsza. W sensie koszty many. Mana mniejsza. Koszty many mniejsze na spelach, także bardzo miło. Ja zrobię dżunglę mojemu teammate'owi, bo się boję, że za szybko to wygramy, wiecie? Nie chcę, żeby się aż tak feedował chłopak. Także mu zabiorę trochę dżungieli. Dobra, i poszło. I wracamy. Trochę też HP straciłem, to może ona, wiecie, zachęca ją do wbity we mnie. Trochę słaby item kupiłem na start, no na uderkę taki item. No, wiecie, no, taka koncepcja programu, tak? Jeżeli ktoś tu przyszedł pooglądać jakieś playsy udyra, no trochę w to wątpię, wiecie. No znaczy, moje umiejętności coś tam mi pomogą oczywiście w zrobieniu tego buildu, ale... No, ale to będzie ciężka sprawa ogólnie. Wydaje mi się, że no ciężko może być zrobić ogólnie cały ten build. Kurde, no nie pykło. Patrzcie, ile ona mi w ogóle zadaje, widzicie? No jest silniejsza dużo ode mnie bez itemów. A z itemkami to już w ogóle będzie miazga, także... Zobaczcie, jaka typiareczka jest silna, no... Ksinek tu niby wleci, to mógłbym coś zestunować i uciec, nie? Ale... Nie, raczej to nie pyknie. No, ale coś tam się zawsze poleczę. Co wyleczone, to moje, tak? Tak jak to mówią. Dobra, weź się tu wylecz, chłopcze, tu też. Mam nadzieję, że taki filmik, w którym się aż tak nie ekscytuję, będzie dla was w miarę odpowiedni. Ale no, staram się, wiecie, opanować, żeby grać jak najlepiej. Bo jednak build dosyć trudny do zrobienia. Ciekawe, czy przerwy mi cofanie. Nie, ona widziała, że wchodzę w te krzaki, a mi nie przerywa. Trochę dziwne. No może jednak nie zobaczyło. Tepnę Tavi, spróbuję ją zabić. Z tym statikiem jest duża szansa. Kurde, no teraz już nie. Coś tam jej zadałem, nie? Także zawsze spoko. Mogłem polecieć pod tureta, chyba że ona cofnie. Dziwne, że ona je cofa. A, ona ma już Drake'a, także... Kurde, no będzie ciężko teraz. Jakbym ją zestunował tak szybko. Czekajcie, movementy sobie zabrała. Kurde, jak będzie wyssał, skubaniutki. Nie chcę flesza marnować, nie? Poczekam, aż ona odejdzie. Czekajcie, oni będą dive'ować? Myślałem, że będą mnie dive'owali. Kurde, silence mi poleciał w twarz. Mógłbym zrobić coś takiego, patrzcie. Tu będzie szedł feel, tak myślałem. Patrzcie, ja go zabiję. I ją też, prawdopodobnie.
Dobra, także wyszło spoczko. No jednak umiejętności w miarę gry u Dyrem zostały jeszcze trochę po piątym sezonie. No jest siódmy teraz, także trochę minęło czasu od tamtego. No ale teraz Warwiczek wjechał na salony. Kto ogląda live'y, ten mam nadzieję, że wie o tym. Tak myślę właśnie o tym Twitchu całym, bo w sumie na tym YouTubie te live'y są strasznie takie. No jak porównuję swój live do ludzi, którzy robią live'y na YouTubie, wiecie, ten Rafatus i inni, tak się zastanawiam, czy mój live tu pasuje w ogóle. I się właśnie zastanawiam, czy nie przejść na tego Twitcha. Bardzo dobre, może na więcej subskrypcji przejdziemy na tego Twitcha, wiecie? Zobaczymy jeszcze. Spuszczałbym tego Tureta. Poczekajcie, ja z taką maną mogę ją zrobić, prawda? Zbejtowałbym trochę, ale nie wyjdzie. Dobra, to sobie cofnę. Ona nie widziała chyba, jak wchodzę. Nie, idź stąd. Nie chciałbym, żeby on się widział. Chociaż mógłby. By się wypije. Czekajcie. Kurde, przerwała mi. Nie chciałem tego. Dobra. Dive. Dobra. Dobra, spoko. Ważne, że gość padł z mojego teamu, nie? Także jeżeli gość z mojego teamu padł, worth it. Także kabarecik, jazda. Dobra, 0-3 ma support, 1 frag ten i mid. Czyli mid i ADC będą dawali na no, jeżeli będzie głosowanie na Sura. Także no, pierwszy statik jest. Drugi będzie jakoś w 15 minucie. Nie no, wcześniej wydaje mi się. Także mam nadzieję, że to wyjdzie. Ja się napiję swojego triki. Całkiem dobry to. Także zobaczymy, jak z tymi live'ami, guys, będzie. W ogóle dobrze, że to się nagrywa. Boże, jakby to się nie nagrywało, to bym się załamał, naprawdę. Także no mam nadzieję, że wyjdzie ogólnie ta giereczka. 76 farmy Morganka, także pewnie to jakiś jest. No to nie jest brąz, wydaje mi się. Kurde, czy ją dive'ować? Teraz pytanie. Kurde, ale mnie wystrychnęła, nie? Na dudka. Zrobię szybko górną dżunglę Xina, żeby się chłopak za bardzo nie fidował, chociaż ma 4-1, także boję się tej gierki z jego strony. Kurde, no boję się tej gierki, że dadzą Sura, wiecie, jest 13-2. Niedobrze. No miejmy nadzieję, że chłopy nie dadzą Sura. Spuszczujmy, weźmy sobie tą dżunglę całą. Pierwszy tu, znaczy drugi turret w grze padł, okej. Ja tu już nie będę puszał w tej gierce, chciałem tylko first tureta dla hajsu. Stać mi na drugiego statika w 13 minucie już. Także spoko. Wziąłbym sobie szybciutko tego. Tego też bym wziął oczywiście. Kurde, no będzie ciężko to. Będzie ciężko przedłużyć tą gierkę, wiecie? Bardzo ciężko. Ja oczywiście nie postawię tego Wielfmafa, jeżeli go zrobię. Kurde, ale mój teamek puszuje jak głupi tą gierkę. Kurde, no boję się tej gierki. Tak jak głupie grają, no mogliby moi popadać teraz, no ładnie i pięknie fidl. Tylko shutdowna zrobiłeś. W sensie na sobie. Dobra, ja spuszczuję sobie jeszcze tą faremkę. Z przeciwnika dżungli nic nie będę zabierał, bo nie chcę, żeby fidl przestał się fidować. O ile można w ogóle to tak nazwać. Dobra, i wzięte. Tego nie będę stawiał w tej gierce przez całą grę. Chciałem to zrobić tylko dla hajsu. I dla expa, nie? Zabiłbym ziaję, bo za chwilę ją kto inny zabije. To wolałbym to ja zrobić, wiecie?
Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Dobra, ja ją zabiję. Kurde, i odusz. No ja pieprzę, ani jednego, ani drugiego nie wziąłem fraga. 6-0 Sonka. No gierka się źle zapowiada, bardzo. No wątpię, że zrobię tutaj 6 statików, wiecie? Ja bym ją chętnie dał wam tą giereczkę i tak, ale... Uderek pod same statiki, co? Tylko, że no kurde, no szkoda by mi było tutaj nie zrobić tych 6, bo gierka idealna pod to, a... No ludzie grają jak ameby skończone. Porobię dżunglę mojemu typeczkowi. Pamiętam komentarze kiedyś tam były, że czemu ty robisz dżunglę swojemu teamowi, gościu? Przecież jak oni się mają nafidować? No to rozumiem wtedy, że gościu ogląda bez dźwięku film, no ale zdarzają się tacy figuranci. Jeżeli gościu puszuje topa, to jest idiotą. Na szczęście nie. A nie, on tu jest. Ja pieprzę, guys, don't push. Have some fun. Kurde, czy oni mnie posłuchają? Trochę w to wątpię. Strafiły mi się chyba dwa smurfy. Morgana i ta, i Sona. Słabiutko. Kurde, nie dadzą dobić człowiekowi tego z buildu fajnego. Miejmy nadzieję, że się uda tutaj zrobić. No nie wiem, cały czas farmię jak na razie. Później może pozabijam trochę, no ale... No wiecie, jak człowiek chce zrobić build, to jest zdeterminowany, tak? Także no... Weźmy sobie... Cały czas będę robił jego dżunglę. Ja pierdziel... Kurde, napadnie. No dobra, przynajmniej Xin nie ma, ale ma i tak 6 fragów, także dla niego to bez różnicy chyba. No nie, no idą midem pajace, a Maokai stoi na botlane, kumacie to? Jest jakiś nienormalny typek. Not good at all, guys. ADC ten assist, haha. Na rację. Kurde, no niedobrze, bardzo niedobrze. Czemu ma w ogóle 2 dedy ten gość? Kończy mi się zaraz to gówno. O kurde. Myślałem, że coś zrobicie. No ja pieprzę, ja nawet asysty nie mam, tak jest dobrze. Dobra, pomogłem mi puszować, ale ja nie będę pomagał. Już widzę, że i tak Phil nie robi tych fragów. Co to było widzieć? A, skończył mi się ten prawie. Dobra, to sobie go użyję jeszcze, nie? Zanim się skończy w ogóle. Dobrze. Dobra, polećmy. A, Xin tu biegnie, to ja biegnę... Nie, on biegnie na górę, to ja mu zabiorę Reda. Okej. Drake, gościu. I Blue tutaj, Blue nie zrobię. Kurde, ale oni mają słaby team. Ja pieprzę. No ja mam dopiero trzeciego tego, nie? Ja mam dopiero trzeciego statika, no niedobrze. Niby mam no bardzo dobry czas z tymi statikami, no ale kurde, ile można? Ile można przecież to budować? Kurde, no nie, wolałbym sam ich pozabijać. No ale ta Sonka to Rabadona pewnie zbudowała. Nie, Lichbane jak na razie. Ja pierdzielę. Ten ich teamek jest tak nierozgarnięty, że no naprawdę mi się płakać chce. Mogliby tutaj coś grać. No chłopy no nawet nie wiedzą jak się no, myszkę obsługuje i klawiaturę. Niedobrze, niedobrze. Ja dopiero trzeciego statyczka sobie leczę. Leczu. No okej, okay, bez many. Ten idzie midem. Dobra. Dobry plan, żebyś to zostawił dla mnie. Dobra, ja wezmę sobie topa. Mida stracili inhibitor. Ja pieprze, to się giereczka trafiła. Niedobrze. Dobrze.
Kurde, jak słabo. Ale słabiutko, strasznie. Dobra, zabrałbym tą faremkę. Wiecie, minus tej gierki jest taki, że ja tu bardzo dużo farmię, ale... Tak naprawdę sporo się działo w Irli według mnie, także to jest wynagrodzenie. No, ładnie puszczuję tą farmę chociaż. Jedynie co robię dobrze w tej grze. Dobra, przeciwnicy grają na tyle źle, że nie dadzą sura, bo pewnie nie wiedzą o jego istnieniu. Że to na plus oczywiście. Zabijcie go, proszę, wy jesteście naprawdę tacy upośledzeni? Gościu chyba jest niepełnosprytny, że nie zabił tego Ksyna, naprawdę. Dobra, weźmy sobie to gówno. Dobra, zabił mi tą ziajkę, bo i tak tu stoi. Patrz. Pokazałem wam chociaż moc tej postaci, tak? Jaki jest mocny po 300 tiki. No tylko, że gościu ma, wiecie, ja mam 14 level, ma 10, także to też coś mówi. Ludzie, mam 200 farmy w 20, także biegam po całej mapie i farmie, no niedobrze. Najgroźniejsza to tu jest chyba... nie, czekajcie, to tylko ta Sona w takim razie jest smurfem, bo Morganka ma 4-3. Jedynie farmy ma, pewnie obejrzała poradnik, tam jakiś... Jak ten, jak wyjść z brązu, farmić, no i jednak jej to nie wychodzi. Jak wyjść z brązu, trafić smurfa w teamie. Dobry pomysł. A tak to? Wyobraźcie sobie, skąd się wziąły smurfy? Wtedy nie było brązu, no to nie musieli wychodzić. Teraz po prostu robią smurfy i pomagają wyjść. Proste ludzie, przecież odkrył sposób, jak wyjść z brązu, trafić smurfa. Albo nawet kilku. To już macie wygraną na 100%. Niedobrze. Kurde, Morganka. Don't do it. Boże, ten fiddle. Ja pieprze. Nie kończcie tego, moi mili. No niedobrze, nie? No pod same statiki, bo mogę wam dać taki film. Ale no zrobiłbym pod 6 statików go kiedyś. Tylko nie wiem kiedy. Ale wypieprzyli cały ich team, tak po prostu, także. Not good at all. Ja pieprz. Nie. Kurde, sura, myślałem, że w brązie nie wiedzą co to. No ale tyle, no, pod same statyki udyr. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to zostawcie suba na kanał, zostawcie ocenę. Zapraszam też na live, nie? Tylko... No taki trochę film nie do końca, ale wam go dam, nie? Jako taką ciekawostkę. Także tyle, na razie i dzięki, że byliście.